Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest wspaniała, fantastyczna Asia. Witaj, kochana. Dzień dobry. Powiedz mi, jak się czujesz, bo idziesz na pierwszy ogień. Na pierwszy ogień wybrałam ciebie, ty się zgodziłaś. Co spowodowało to, że się zgodziłaś po prostu? Lubię wyzwania. O, super, super, naprawdę. Słuchaj. Pierwsze pytanie moje brzmi tak. W ogóle chcę ci powiedzieć, że jestem ci ogromnie wdzięczna i jestem pod wielkim wrażeniem tego, że się odważyłaś, przyszłaś. Tak po prostu idę, tak? Nie ma sprawy. Fajne, fajne. To jest naprawdę coś niesamowitego. Jestem wdzięczna i cieszę się bardzo, że goszczę właśnie ciebie dzisiaj jako pierwszą. Dobra. Cieszę się też i dziękuję. Ja jestem prosto po siłowni, więc taki nieogar, nie? Dopiero wróciłam do domu, ale co tam? Herbata jest, to najważniejsze. Super, wyglądasz jak po siłowni, ja to bym musiała mówić i 3 dni chyba dochodzić do siebie. Oczywiście żartuję, podziwiam cię. Również będzie temat siłowni, także. Pytanie pierwsze, moje pytanie do ciebie jest, skąd pomysł przyjazdu do UK? Pomysł przyjazdu do UK. Ojejku, on się narodził w roku, Boże, w roku 2005, 2006. Szmat czasu. Wiesz, podróżowałam po świecie w tamtych latach i znałam troszkę języka angielskiego, tak, że wiesz, miałam się dogadać. Mieszkałam już w innych krajach, zanim przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, więc wiesz, ten angielski u mnie był lepszy niż niemiecki, więc myślałam bardziej o angielskojęzycznym kraju i wtedy właśnie przyszedł pomysł na Wielką Brytanię. No i tak jakoś, nie wiem, po prostu postawiłam sobie za cel, że chciałabym mieszkać poza Polską. Jeszcze wtedy byłam mężatką i miałam męża obcokrajowca, więc a że nie chciałam mieszkać w północnej Afryce, skąd mąż pochodził, były mąż, to postawiłam sobie tak, a on nie chciał znowuż w Polsce, więc pomyślałam, że okej, to wybierzmy coś in Między. between, coś pomiędzy, tak. Więc, a że oboje jesteśmy angielskojęzyczni, to postawiłam na tą Wielką Brytanię no i tak w sumie się stało. Ja przyjechałam do tej Wielkiej Brytanii sama. Mój synek został w Polsce z moją mamą, bo wiesz, musiałam ogarnąć mieszkanie, pracę, wszystko, zanim syn mógłby do mnie dołączyć. No, a mąż mój stwierdził, że jednak zdecydował, że nie przeprowadzi się do Wielkiej Brytanii, więc albo ja będę mieszkała z nim w Libii, albo koniec małżeństwa. O, Asiu, i widzisz, sama powiedziałaś wiadomość, o której dowiedziałam się teraz. Pierwszy raz to nigdzie, nigdy tak długo jak cię oglądam, obserwuję. Naprawdę nie miałam zielonego pojęcia. Nawet nie wiedziałam, że byłaś mężatką, tak szczerze powiedziawszy. Także wow, dowiedziałam się czegoś w pierwszym pytaniu. Super, naprawdę. Co lubisz tu najmocniej? Proszę. Co lubisz tu w Wielkiej Brytanii najmocniej? Co ci się najbardziej podoba? Już patrząc z perspektywy tych wszystkich lat, nie na samym początku, tylko już teraz, co najbardziej ci się podoba? Podoba mi się miłość do zwierząt, to, że państwo bardzo interesuje się losem zwierząt. Mamy RSPCA, mamy Cats Protection, różne organizacje, które naprawdę tymi zwierzętami się interesują. Podoba mi się również to, że można pójść na studia w jakimkolwiek wieku chcesz. Państwo pomoże ci opłacić te studia. Tak, finansowo. Tak, to jest ta możliwość, która bardzo mi się również podoba, bo w Polsce
Bardzo marzyłam o tym, żeby iść na studia, ale nie wiedziałam, jak to wszystko ogarnąć. Urodziłam dziecko, będąc jeszcze w wieku nastoletnim, więc to tak musiałam to trochę na bok odrzucić. Oczywiście. Ale tak, to mi się podoba, że tutaj możesz iść do koledżu i na studia, zrobić maturę w jakimkolwiek wieku chcesz. Nikt cię nie osądza, nikt nie mówi za stara na to, za stara na to, nie wypada. Tak. Wszystko wypada i te możliwości, to się tak, te otwarte drzwi, to mi się tutaj podoba, że mamy te otwarte drzwi, możemy korzystać, prawda? Tak, i właśnie nikt nie osądza, cokolwiek by się nie zrobiło, nikt nie osądza, tylko poklepie jeszcze po plecach i powie go. Właśnie. Absolutnie, tak, tak. I to wsparcie. Również zdaję sobie sprawę, że to może być to takie powierzchowne i fałszywe, ale ta uprzejmość, ta brytyjska uprzejmość jest super, że w sklepie można się odezwać do kogokolwiek obcego, zagadać o czymkolwiek i oni z uśmiechem odpowiedzą, nie spojrzą się na ciebie jak na wariata. Po prostu zagają rozmowę. Właśnie, tak, to u mnie jest fajnie. Miło, aż się inaczej chce żyć, prawda? Znaczy inaczej, w ogóle chce się żyć, przede wszystkim w ogóle. Wiadomo, że tam są też różne, każdy ma jakieś tam swoje problemy, ale mówmy o tej właśnie otwartości, o tym... nawet w pracy jest fajnie, no kurczę, no nawet się pracuje, żartując jakoś te wszystko jest... no dobra, było co lubisz, to teraz pytanie moje brzmi, czego nie lubisz. Czy jest jakaś rzecz, bo na pewno gdzieś tam u nas w Polakach jest tak, że my troszeczkę lubimy sobie ponarzekać, chociaż z biegiem lat chyba się wyzbyłam już trochę tego narzekania, mam nadzieję, chociaż zdarza mi się, ale na pewno jest jakaś rzecz, którą nie lubisz, po prostu, za coś. Tak, nie lubię bezstresowego wychowania dzieci. Nie lubię tego, że dzieci nie posiadają szacunku do osób starszych. Takie... Nie lubię... Wiesz, no, można spotkać dzieci bardzo wychowane, bardzo kulturalne, grzeczne, ale oni się w oczy nie rzucają. Nie, myślę, że większość to są właśnie takie dzieci, takie rozwydrzone, rozbrykane, które... Za dużo sobie pozwalają po prostu. Za dużo sobie pozwalają i bardzo... Nie podoba mi się małoletnie dzieci, jak one chcą się ubierać, jak to, nie wiem, taka dosadność, nie wiem jak mam to wyrazić w języku polskim, na przykład oni wszystko chcą, na przykład syna koledzy już w wieku 10 lat mieli to, tamto, oni wszystko chcą, ci rodzice im wszystko dają i oni wszystko mają tak jakby od razu, już teraz i to mi się nie podoba, że to wychowanie dzieci mi się nie podoba, takie, że nie uczy się ich doceniać drobnostek, że oni wszystko take for granted. Jak to się mówi po polsku? Brakuje mi też. No i co? No, że teraz muszą po prostu tu i teraz to wziąć, tak? Tak, oni nie... Chyba nie tak podobało to... się bardzo. No bo jak to przetłumaczyć tak dosadnie? No to wiesz, nie można też tłumaczyć tych dosłownych słów, tak mi się wydaje przynajmniej, nie? Dobitnie chcą teraz to. Nie podoba mi się właśnie wychowanie dzieci. Bardzo mi się nie podoba. Fajnie, widzisz, no coś innego, nie? A jakie są... Pogoda, przepraszam. Jeszcze pogoda. Jeszcze te deszcze, takie ulewy mi się nie podobają. Mimo iż lubię chłód, to deszczu jednak nie, za dużo. Za dużo. Wiesz co, u mnie to jest znowu tak, że ja się chyba przyzwyczaiłam. Jest mi on po prostu obojętny. Wiadomo, że jest fajnie jak świeci słońce, a mamy przepiękne lato w tym roku, musisz przyznać, bo widziałam, pogoda u was też jest fantastyczna.
Wyjątkowo, ale jakoś tak się przyzwyczaiłam. Dużo ludzi narzeka, bo najczęściej ludzie narzekają, bo mają tak jakby odbierają tą pogodę na sobie. Też masz tak, że na przykład przygnębia cię ta pogoda, ten deszcz zabiera ci po prostu twoją wewnętrzną energię, czujesz się taka oklapała, że tak powiem brzydko. Czy to też dotyczy ciebie, że też ci się ta pogoda odbija na tobie i dlatego jej nie lubisz? Tak, tak właśnie jest. No właśnie, dużo osób mówi, że jest wszystko fajnie, pięknie, tylko właśnie ten, to już nie chodzi o ten deszcz, tylko o to przygnębienie, które łapie, nie? Właśnie podczas tego. A jakie są twoje przemyślenia na otaczający cię świat? Co byś chciała powiedzieć o całym otaczającym cię świecie? Po prostu. A? Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to pewnie będzie coś, czym zaskoczę. Pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, to jest to, że ja do tego świata nie pasuję. O, no to mnie zaskoczyłaś naprawdę. A dlaczego tak uważasz? Jestem bardzo wrażliwą osobą. Mhm. Bardzo kocham zwierzęta, naturę, utożsamiam się z tym, bardzo trudno mi wyrazić się, jestem zbyt wrażliwa na ten świat, nie wiem jak to powiedzieć, po prostu wszystko mnie przytłacza, mamy za dużo zła na świecie i ja na tym, to jest właśnie moja słabość, że ja na tym źle, się koncentruję. Zamiast koncentrować się na rzeczach dobrych, to ja się koncentruję na rzeczach złych, na wojnach, na różnych krzywdach. Ludzkich, nieludzkich. Bardziej na zwierzętach, ale nie mogę tego znieść po prostu. Nie mogę tego znieść i nie mogę, po prostu nie mogę. Nie lubię kłamstwa, fałszu. Nie mogę tego znieść, nie rozumiem dlaczego. Ludzie mogą czynić sobie coś takiego, gdzie naokoło i tak tyle zła się dzieje, tak? Na tej zasadzie. A jednocześnie sama musiałam się zaadaptować do tego, żeby żyć w ten sposób, żeby jakoś fit in, wiesz, żeby jakoś po prostu dostosować się. No. Bardzo dużo rzeczy mi się nie podoba, ale wolałabym się nie skupiać na tym źle, bo naprawdę żyję z tym z dnia na dzień, widzę to wszystko, słucham. Dobrze. Super, odpowiada mi. Bardzo fajnie ci to idzie, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Jesteś bardzo wykształconą osobą. Znasz nie jeden język, nie tylko mówiony. Prawda? Czy to w jakiś sposób ułatwia ci życie? Nie, nikomu się tam nie chwalę, ile znam języków z nikim. Jedynie co to, jak widzę, czy słyszę, czy spotykam się z osobami, które są na przykład mówiące w innych językach i ja ten język znam, to wtedy zagadam ich, zaskoczę, porozmawiamy w tym języku i po prostu tak jakoś miło, ale nie wpływa to w żadnym wypadku na mnie. A pomaga ci to w jakiś sposób w życiu? Na przykład, nie wiem, miałaś jakąś taką sytuację. O, a to jest który? Kitty, najmłodszy. Dwa czy trzy? Mam dwa. Dwa. Też chcesz być. Pewnie, a co? Może. Niech się chodzi. Miau. Jeszcze, kochany. No, i tak, kłócą się, nie? Czasami. Czasami. Dobra, i widzisz, i właśnie masz dwa cudowne zwierzaki. Opowiedz coś o nich. Kolejne pytanie, zobacz, przyszedł, wyczuł. Okej. Mam dwa koty, Argo i Kitty. Kiedyś miałam chomika. Ze względu na to, że mieszkam w domu wynajętym, a również nie mam mnie bardzo często w domu i bardzo długo, to nie mam psa. Ale kocham wszystkie zwierzęta, wszystkie. Koty moje to Argo i Kitty. Argo to ja go mam odkąd skończył 6 tygodni i praktycznie wychowałam go, jest moim synkiem. Kitty
Kitty to on był kotkiem bezdomnym. Ktoś u nas w okolicy wyrzucił całą grupkę malutkich kociaków i one przychodziły do mnie do ogrodu i do mojej sąsiadki, bo były głodne, przychodziły ze swoją mamą i my je karmiłyśmy. I kiedyś zadzwoniłam właśnie do organizacji Cats Protection, żeby powiedzieć, że mamy tu koty i czy mogę je przywieźć, czy będzie miejsce dla nich. Usłyszałam wtedy, że tak, oczywiście jest miejsce, ale były wszystkie miejsca oprócz dla tego Kitty. I zawiozłam te kotki, a w ogóle nie, przepraszam. Było tak, że było miejsce dla tych wszystkich kotów. I ja rano szukałam ich, chciałam ich wszystkich zawieźć do Cats Protection, ale Kitty się nie pojawił, nie przyszedł. I ja po prostu te wszystkie koty zawiozłam do Cats Protection, a Kitty pojawił się dopiero później, jak już przyjechałam do domu i dzwonię do Cats Protection, mówię, że mam tego, który się nie pojawił rano, czy będzie miejsce dla niego. Usłyszałam, że nie ma miejsca dla niego i że zadzwonią do mnie, jak będzie miejsce. Mogło to być parę dni, mogło to być parę tygodni, że zadzwonią. Więc ja już nie chciałam już ryzykować tego, że ten kot zniknie i nie pojawi się już więcej, więc ja go zabrałam do domu. I opiekowałam się nim przez miesiąc i w tym czasie zadzwoniła do mnie pani z Cats Protection, mówiąc, że jest miejsce dla niego i na drugi dzień już go zawiozłam do Cats Protection, ale w drodze powrotnej do domu tak wyłam, tak po prostu beczałam, bo byłam już taka zżyta z tym kociakiem, że po prostu wróciłam się po niego i zaadoptowałam, płacąc tą adoption fee, czyli... Bo on już był ich własnością, więc musiałam za niego zapłacić. Wezmę go do domu z powrotem i już ze mną został. I od ilu jest? I jaki to było mniej więcej czas temu? 2019, czyli tak dwa lata. Super. No bo z tego właśnie ja pamiętam, że miałaś jednego, a później patrzę w filmikach, dwa. No ale kurczę, coś mi gdzieś umknęło, nie wiem, nie było widać tego drugiego, no nie wiedziałam, nie? Super są takie kociaki, w ogóle zwierzaki, tak jak mówisz. Jak kupisz herbatkę? Mam zieloną herbatę o smaku truskawki z wanilią. To Taylora, czy coś takiego? Tyler. No właśnie, miałam ostatnio, widziałam u ciebie, że ty mówisz, że polecasz i kurczę, nigdzie nie widziałam w sklepach tych, co chodziłam. Bo w sklepach ich nie ma, bo one są takie, takie posh angielskie, takie, takie herbatki, wiesz, dla smakoszy herbat, więc ja je zamawiam na internecie, na Amazonie zamówiłam, ale zamówiłam ich dużo. Więc po naszej rozmowie się skontaktujemy i ci wyślę opakowanie. Będzie mi niezmiernie miło. Czy masz jakieś marzenie? To jest siódme pytanie. Kolejne, fajne. Mam nadzieję, że ci się podobają, że na razie nie chcesz mnie zbiczować. Czy masz jakieś marzenie, które chciałabyś spełnić? Takie, do którego trzeba dorosnąć? Tak. Bardzo chciałabym potrafić umieć stworzyć... Bardzo chciałabym umieć stworzyć związek z mężczyzną. Aha. To bardzo bym chciała, ale czy to jest marzenie? Nie wiem. Bardzo chciałabym, marzę o tym, żeby mieć swoje miejsce, swój dom, mój, niewynajmowany, po prostu taki mój. Marzę o tym. Marzę o tym, żeby... Tak? A czemu uważasz, że ty nie umiesz? Bo powiedziałaś, że ja bym chciała umieć stworzyć związek z mężczyzną. Ponieważ każdy mój związek dotychczas, mam już 38 ponad lat, każdy mój związek okazywał się niewypałem, nie potrafię być w relacji, zawsze znajdowałam sobie jakichś przypałowych mężczyzn i wiązałam się w takie relacje bardzo niezdrowe. I po prostu... Nie wiem, myślę, że to leży też w tym, że jestem DDA i mam dużo takich problemów natury psychologicznej. To może być jeden z powodów.
Ale nie, tak naprawdę to nie jest marzenie. Marzenie to jest, żeby mieć dom, żeby mój syn był sukcesywny w życiu, successful, tak? Dobrze powiedziałam, sukcesywny? Tak, żeby mu się wiodło, żeby moja rodzina była zdrowa, moje siostry. To jest moje marzenie, żeby po prostu. Tak, ale ten dom, moje miejsce na świecie, to jest takie marzenie. Takie marzenie. I uważasz, że teraz do tego marzenia na tyle dorosłaś, że będziesz robiła coś, żeby ten dom stworzyć. Czy to jest ten moment? Nie, Jeszcze jeszcze nie. nie, ponieważ jestem osobą samotną, jestem w związku małżeńskim, więc byłoby mi trudno uzyskać zgodę na mortgage, czyli na to, żeby kupić dom. Tak. Nie mam tyle kasy, żeby Kupić na było od mnie stać razu. na kupno, tak. I no to trochę trudności bym miała, więc to na pewno się nie zmieni w ciągu kilku lat. Ale jest szansa, także ja trzymam mocno kciuki za spełnienie Twoich marzeń, oczywiście. A takie niedalekie, nieodległe marzenie to, żeby udało mi się zdać prawo jazdy. Mój egzamin jest pod koniec listopada i Już? to jest takie. Ale zdałaś teorię. Teoria tak. No widzisz, także to już połowa sukcesu. Jesteś o krok do twojego wymarzonego. Starałaś się wcześniej o prawo jazdy? Kiedyś, kiedy miałam 21 lat chyba, w Polsce jeszcze będą, to podeszłam, tak, robiłam prawo jazdy, jeździłam, podeszłam do egzaminu, zdałam teorię, oblałam praktyczny i po tym praktycznym już przeprowadziłam się do Wielkiej Brytanii, więc już nie podjęłam kolejnego kroku, żeby ten egzamin zdać. I później w 2015 roku zaczęłam znowu jeździć, ale nie zdałam teorii, wyjeździłam 30 godzin, a mimo to nie czułam się pewnie na drodze. Poza tym zaczęłam moje studia już po koledżu i nie mogłam wszystkiego tak pogodzić ze sobą, więc przerwałam te jazdy i no teraz właśnie jak syn zdał prawo jazdy, jak zdał egzamin, kupił samochód, zobaczyłam, jaka to jest wygoda. Nie musieć płacić za taksówki, nie musieć jeździć transportem publicznym, jaka to jest wygoda. To I prawda. tak, i Ale wiesz. nie znamy, nie wiemy tego, co tracimy, dopóki tego nie poznamy, prawda? Bo jeżeli żyłaś tyle bez samochodu i było tobie to obojętne, dawałaś radę, jeździłaś, prawda? Nie było Dopóki. mi to obojętne, dlatego że zawsze w deszczu musiałam brać taksówkę, bo na przykład nie miałam parasola, albo parasol mi się na wietrze łamał, bo te ulewy są Dokładnie. takie okropne tutaj. Albo parę razy na tydzień przynajmniej, wracając z supermarketu, musiałam brać taksówki, ponieważ zakupy były ciężkie. Ciężkie. Syn mi pomagał, jak mógł, przychodził, niósł siatki, ale kupuję butelki wody, kilka zgrzewek. To jest taka wygoda mieć samochód, nie musieć płacić za te taksówki ciągle. A ja na taksówki w ciągu tygodnia straciłam bardzo dużo pieniędzy, więc. Już te pieniążki można przerzucić na koszt utrzymania samochodu, prawda? Tak, ja. Wygoda pod domkiem, wszędzie dojedzie, wycieczki. Poza tym moja rodzina, moja mama i siostry mieszkają w północnej Anglii, w Lancashire, tak. I pociągiem dojazd zajmuje 5 godzin, a poza tym za mnie i syna, żeby kupić bilet pociągowy, to kosztuje to 200 funtów return, czyli No, w tą i z jedną. powrotem. Tak, 200 funtów, a dojazd samochodem w jedną stronę i z powrotem to jest 40 funtów, więc to. A my mogliśmy sobie pozwolić tylko, żeby odwiedzać rodzinę od święta, na Boże Narodzenie, na Wielkanoc, 2 razy w roku, 3 razy w roku. Teraz możemy jeździć co miesiąc. No dokładnie, super, super, naprawdę cieszę się. Co my tutaj jeszcze mamy, moja droga? Pamiętam, jak ciężko uczyłaś się do swoich egzaminów. Skąd czerpałaś siły do nauki? Z tego, że było trzeba. Siły nie było, bo zmagałam się z depresją i moimi
dużymi problemami, które nie było, ale trzeba było się uczyć, trzeba było to zrobić i stąd pewnie, że taki, no czułam tą presję, no trzeba. Tak, tylko że ty czułaś osobiście tą presję, niektórzy by to jest za trudne, ja nie chcę, trzeba, ale ja się poddaję, pierniczę to, odchodzę, rzucam, a ty potrafiłaś uczyć się od rana do wieczora, my szliśmy spać, ty siedziałaś do rana, słuchałaś muzyki, śpiewaliśmy razem karaoke, nie raz pamiętam, jak było na filmikach. Była chwila przerwy, usypianie, ale jednak dałaś radę, pozdawałaś świetnie wszystkie egzaminy. Czy jeszcze jakiś cię czeka, czy już osiągnęłaś te swoje sukcesy? Jak to jest u ciebie? Moje studia undergraduate skończyłam już rok temu, czyli 2020. 6 lat edukacji zakończone w 2020, ale później dostałam się znów w 2020, dostałam się znów na te studia doktoranckie. No i cały czas to po prostu teraz tym żyję. I teraz będziesz wracała do szkoły po wakacjach? Nowe? Tak? No, do szkoły to nie, bo jak masz studia doktoranckie, to taki research i pracujesz cały czas i uczysz się, ale przede wszystkim pracujesz, bo to twoja praca po prostu. Ale to była taka twoja jedna wymarzona, prawda? Tak. Pracowałaś wcześniej w innych miejscach i pamiętam, jak bardzo chciałaś właśnie już skończyć tą pracę i zająć się właśnie tą nauką. Pamiętam to jak dzisiaj, to trochę już temu było. Anatomia człowieka jest naprawdę ciężka. No, bardzo uwielbiam anatomię. To trzeba lubić, prawda? Jest ciężka, ale jest ciężka do nauki. Musiałaś się nauczyć, nie to, że jesteś Polką, musiałaś się nauczyć to w języku angielskim, gdzie... Ale nazwy są w łacinie. Właśnie to chciałam powiedzieć, że jeszcze trzeba było się dodatkowo nauczyć tej łaciny. Bo to nie tylko było, że angielskojęzyczne studia, trzeba było właśnie w medycynie, wszystko ma swoją nazwę po łacinie. Czyli dodatkowo musiałaś jeszcze umieć kolejny język. Wow, imponujesz mi właśnie tą swoją... To tylko te nazwy po łacinie. No, tylko te nazwy. No, ale zobacz, jakie robisz wykłady dla takich ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. Ile fajnych rzeczy ja się nauczyłam. Uwielbiam słuchać mądrych ludzi, ludzi, którzy mają coś do przekazania. I wow, jestem naprawdę pod wrażeniem, zaimponowało mi to właśnie mocno. I też... Chciałabym kiedyś w przyszłości jeszcze udać się do jakiejś szkoły. Nigdy nie jest za późno. Dokładnie i nigdy nie mów nigdy. Dziś na twoim Instagramie jest mało postów. Co się wydarzyło? Był taki okres, że miałaś multum, naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych postów, a teraz nie wiem, czy zmieniłaś konto, czy usunęłaś, czy co się wydarzyło? Generalnie... to konto założyłam pod kątem ćwiczeń z trenerką Ewą Chodakowską i pod kątem wzięcia udziału w jednym z jej wyzwań, gdzie codziennie, wiadomo, raportowałyśmy nasze zmagania z ćwiczeniami, z odchudzaniem, z dietą. Natomiast na początku roku 2020 pogniewałyśmy się z panią Chodakowską na siebie. Bardzo dużo osób. I pousuwałam te wszystkie posty. Zostawiłam w wyróżnionych relacjach zdjęcia i filmiki ze spotkań z dziewczynami. Zostawiłam to, bo to są naprawdę fajne wspomnienia. Pamiątka. Tak. Ale większość postów właśnie usunęłam i postanowiłam, a może po prostu dużo osób wiedziało, że zajmuję się nauką, że studiowałam wtedy i dużo osób pytało mnie o różne rzeczy, więc postanowiłam, że
coś tam napiszę, od czasu do czasu coś tam wrzucę bardziej naukowego. No. Aha. Ale moje konto świeci pustkami, bo jestem bardzo zajętą osobą i nie mam też, brakuje mi weny. Poza tym jestem bardzo wrażliwa, żeby napisać post. Czasami potrzebuję po prostu takiego impulsa i piszę od razu, a czasami nie mam weny i na przykład ostatni mój post, nie wiem, napisałam w zeszłym roku czy na początku tego roku. Potrzebuję. Wiesz, jak artysta, jak poeta, jak malarz, potrzebują takiej muzy czy weny, nie wiem. Takiego impulsu. Tu i teraz dzieje się, ja potrzebuję. Rozumiem, rozumiem. Super. Ale dużo osób masz dalej w znajomych. To się tylko zmieniło. Tak. Bardzo dużo osób właśnie z tych samych początków, gdy zaczynałam na Instagramie. Tak, bardzo dużo. I mam fajne koleżanki, z którymi utrzymuję nadal znajomość, również na poziomie osobistym, czyli w realu. Super. A co z życiem osobistym, miłością? Czy uważasz, że mężczyźni unikają kobiet odważnych i wykształconych? Czy myślisz, że to chodzi indywidualnie o osobę? To jest bardzo trudne pytanie i nie wiem, tak naprawdę nie wiem. Ja mogę tylko mówić ze swojej perspektywy. Oczywiście. Nigdy nie będę obiektywna w tym temacie, bo nie mogę mówić za na przykład za ciebie, za Tak, koleżanki moje. ja rozumiem. My chcemy usłyszeć tylko Twoje osobiste zdanie na ten temat, także odczucie, nie? Możemy ominąć ten Tak. temat, jeżeli nie czujesz się komfortowo lub. Nie, nie, nie. Jest ok. Nie, po prostu nie wiem, jak mam, co mam na to odpowiedzieć, bo widzisz, czy mężczyźni boją się kobiet wykształconych? Z mojego doświadczenia tak. Z mojego doświadczenia boją się. Bardziej wolą kobiety takie uległe, które nie są Bardziej. samodzielne. Takie kobiety, które. No nie wiem, nie byłam w wielu związkach też, ale gdy poznawałam mężczyzn, to bardziej chyba myśleli, że mają do czynienia z osobą, która nie wie, czego chce, która nie ma swojego zdania, a ja jestem, mam swoje zdanie, wiem, co ja chcę i po prostu takie relacje mi nie wychodziły, bo zawsze byłam w takiej relacji, w takich relacjach, w których mężczyzna chciał dominować lub No, rozumiem, rozumiem. Wiem, co a mniej więcej. żeby don't get me wrong, ja nie chcę być osobą dominującą w związku, ja chcę być kobietą, ale chodzi mi o taką dominację controlling w stylu, że kontrolują cię, że mówią ci, co masz robić, co masz myśleć, co masz mówić, że masz być taka, jak oni chcą, a ja po prostu chcę być sobą i ja jestem taka free spirit, wolna dusza. Wolny duch. No, Super. Gdybyś mogła cofnąć czas, do którego życiowego momentu byś wróciła? To jest bardzo trudne pytanie, bo jest dużo momentów, które teraz nasuwa mi się do głowy. Mogłabym tyle zmienić, gdyby na przykład, nie wiem, jak moje życie by wyglądało, gdybym na przykład nie zaszła w ciążę. Nie chcę tego zmieniać, nie, ale. Wiem, wiem, rozumiem, co. Czasami nachodzą mnie takie myśli, co by było gdyby. Ale nie, nie cofnęłabym się do tego momentu i nie zmieniłabym tego, bo mój syn jest jak dla mnie ósmym cudem świata. Ale mniejsza z tym. Myślę, że mogłabym się cofnąć do momentu, ale nie, tego też bym nie zmieniła. Gdybym nie wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdybym nie rozwiodła się z mężem. To wszystko jest jak puzzle, prawda? To jest bardzo trudne, bo jakbyśmy nie zrobili tego, to byśmy się nie znaleźli w tym momencie Tak. życia swojego. Jakbyśmy nie zrobiły tego, to znowu tak. I to jest właśnie takie trudne pytanie, nie? Co byś zrobiła i właśnie Nie, którego? nie, że
Cofnęłabym się do wielu momentów, ale nie żeby je zmienić, tylko żeby je przeżyć jeszcze raz, tak. No, no. A jaki to by był moment najbardziej taki, który byś chciała przeżyć jeszcze raz? Taki, chociaż jeden, taki jeden. Jeden moment to byłby... Byłby mój pierwszy w życiu lot samolotem i pierwszy w życiu wylot za granicę. Nie wyjazd za granicę, tylko wylot za granicę. Wylot. Bym chciała znów przeżyć. Takie emocje, no. Ja mam lęk wysokości, więc mi to... O! Tabletka. Co my tu jeszcze dzisiaj mamy? Były też na pewno ciężkie momenty, wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, wiadomo, każdy ma jakiś taki, ale wstajesz i walczysz dalej, ja cię za to podziwiam i to nie jest pytanie, tylko właśnie kolejna rzecz, którą chciałam ci powiedzieć, bo mimo tego wszystkiego, że właśnie tak jak mówisz, masz różne trudności życiowe, gdzieś tam kłody, to zobacz w jakim fajnym miejscu jesteś w tym momencie i co kręci się dalej, co znowu osiągasz, masz kolejne etapy tutaj, prawo jazdy, tutaj idziesz na kolejną wyższą naukową dziedzinę, zobacz, cały czas coś się dzieje, walczysz o swoje ciało, chodzisz regularnie na siłownię, skąd pomysł tego typu działania? No, widzisz, jak zawiodła Ewa Chodakowska i zepsuły się moje kolana, musiałam znaleźć coś dla siebie, co by dawało mi nie tylko radość, ale również pozwoliłoby mi ćwiczyć bez bólu. Jako osoba otyła, będąc osobą otyłą, ten ciężar na te kolana nie mogłam skakać, nie mogłam robić przysiadów, biegać, wykroki. Nie mogłam być taką kózką skakającą jak Chodakowska. I musiałam znaleźć coś dla siebie. Również ćwiczenia w domu mnie nie motywują. Nie dają mi tego, co ja chcę. Dom dla mnie służy do odpoczynku. To jest taka moja oaza spokoju. Tak. Żeby się wyszaleć, wyrzucić stres, frustrację, żeby wyćwiczyć się, to muszę gdzieś iść po prostu. No i zaczęłam na tą siłownię chodzić rok temu. Po pierwszym lockdownie poszłam, no i trafiło, po prostu poczułam moje miejsce. Poczułam to. Tak, i no, trafiło. Super, bo właśnie to mówią, że sport trzeba robić. Oczywiście, każdy musi znaleźć coś dla siebie, żeby żyć zgodą, harmonią i sportem, bo ruch to zdrowie, każdy to wie. Ale nie każdy sport jest dla każdego, prawda? Tak jak ty mówisz, skakanie odpada, bo coś tam, jeden na przykład nie może na rowerze, drugi w góry lubi, trzeci basen, nieważne co, ważne żebyśmy coś robili i szli z tym do przodu. Tak. No i jeszcze takie ostatnie pytanie, później będzie jeszcze jedno i jedno i już się puszczam. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Nie widzę siebie za 10 lat. Czyli nie myślisz przyszłościowo naprzód, nie ustawiasz sobie na przykład jakiegoś psychologicznego koła życia, nie pracujesz mentalnie myśląc, co się wydarzy właśnie tam za jakieś kolejne lata. Nie, żyjesz tu i teraz. Ponieważ jestem osobą, która walczy z depresją i moimi własnymi demonami, żyję tu i teraz. Staram się one step at a time, czyli małymi kroczkami przez każdy kolejny dzień. Chodzi o to, żebym przetrwała, żeby to jakoś przeżyć i do przodu. Nie patrzę tak, że oczywiście planuję to prawo jazdy, mam ten egzamin pod koniec listopada. To są takie moje dalekosiężne plany. Prawo jazdy, kupić samochód, chcę skończyć te drugie studia i to są takie dalekosiężne plany, ale gdybym miała powiedzieć, gdzie widzę siebie za 5 czy 10 lat,
Nie wiem, widzę siebie jako panią w białym fartuchu i goglach w laboratorium pracującą z moimi bakteriami, wirusami. To jest, chciałabym, żeby tak było. Chciałabym mieć takie ustabilizowane życie, odnosić sukcesy na polu naukowym, na polu zawodowym. Chciałabym może właśnie to. Ale teraz żyję tu i teraz. Nie patrzę za daleko w przyszłość, tylko staram się, żeby, wiesz, każdy dzień przeżyć jakoś. Przeżyć, to rozumiem. Okej, okay, no to teraz masz możliwość zadania mi pytania, to jest ten moment. Co byś chciała zadać, jakie chciałabyś zadać mi pytanie? O co byś chciała mnie zapytać, żebym mogła też tak odpowiedzieć, bo żeby było fair, no to chociaż jedno. O co byś chciała zapytać? Dlaczego wybrałaś mnie, żeby zacząć, żeby do tego wywiadu? Chodzi tak, mówię od razu. Napisałam do kilku osób. Mam umówionych kilka osób i ty pierwsza się zgodziłaś jako w terminie. A dlaczego ciebie, dlaczego wybieram poszczególnych ludzi? Bo widzę w nich potencjał rozmówcy, widzę osobę, która ma coś fajnego mi do przekazania jako człowiek, ma fajną historię i było tak w tym przypadku z tobą. Tak jak mówię, dla mnie, no pomimo właśnie tego, że zmagasz się z różnymi, jak to sama wspomniałaś i zacytuję, demonami, podziwiam cię, jak daleko zaszłaś, jak co osiągnęłaś z tą szkołą, z tym właśnie tymi wielkimi i trudnymi dla nas człowieka normalnego, siedzącego z boku, obserwującego tylko ciebie, to jest naprawdę wielkie wow. I to jest u mnie właśnie z mojej strony ta fascynacja twoją osobą. Właśnie to, jak ty dążysz do swoich celów, jak nie wiem, czy ty to widzisz, dla ciebie może jest to po prostu, że ty to robisz, a dla mnie jest to naprawdę wow, że tak jakby ktoś ci ucina kolana, a ty wstajesz, czołgasz, a idziesz dalej i to jest naprawdę, naprawdę wielkie, waleczne takie podejście do życia. I to jest właśnie powód, z którym chciałam właśnie porozmawiać i żeby ludzie też mogli zobaczyć ciebie i wysłuchać, co masz do powiedzenia na te pytania. A jesteś szczęśliwa? Pytanie ode mnie. Ja jestem bardzo szczęśliwa, bardzo. Bardzo mi się podobało, fajnie rozmawiałaś. Nie było, nic nie ominęłaś, wszystko powiedziałaś, nie trzeba było cię ciągnąć za język. Nie Ale było. Wydaje mi się, że ta rozmowa może troszkę wyjść tak, jakby moje odpowiedzi były wyrwane z kontekstu, bo to tak, nie ma takiego order, prawda? Nie ma takiego, wiesz, że najpierw jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, nie ma takiego order. Nikt nie pozna mojej historii, bo to tylko takie maleńkie wycinki, sprawki. Tak, tak, tak. Słuchaj, jakbyśmy mieli naprawdę na tych wywiadach rozmawiać o konkretnych historiach i poznawać ludzi, to byśmy zrobili tutaj naprawdę nie tylko wywiad, a całą playlistę, bo taka jest prawda. Ja sama w swoim życiu pokazuję tyle, a zobacz, ile lat nagrywam. Ludzie myślą, że mnie znają, a widzą tyle z jednego dnia. Nie da się. Ale fantastyczne jest to, że zobacz, każdy człowiek jest inny i każdy człowiek coś innego wniesie do tych wywiadów. Do każdego będę miała podobne pytania, ale indywidualne pod osobę, prawda? Także każdy będzie miał coś innego. Jeden będzie kierowcą, drugi będzie panią menadżer, trzeci będzie gdzieś tam w biznesie, sportowiec, z makijażem i tak dalej. Słuchaj, nazwa konta to Gotuj z Mazią. Mojego konta, moich blogów, YouTube'ów czy tam Instagramów. Z racji tego, że to taka nazwa, to proszę ciebie, podaj mi swoją jedną taką najpotrawę. Każdy z gości będzie miał to pytanie odnośnie właśnie potrawy ze względu, że konto jest, jakie jest, jaka nazwa, a nie chcę nazwy zmieniać, także masz chwilę na zastanowienie.
Jakbyś miała jeść jedną potrawę, tak wiesz, tak ulubiona, że nigdy, nigdy ci się nie znudzi. Jaka to by była potrawa? Bigos. Bigos? No prawda. A jaki? Staropolski, normalny, zwykły, taki jak Tak. mama robi, babcia robi? Normalny, staropolski bigos, jaki kiedyś były. Taki Ojej. tradycyjny bigos. Grzyby suszone, kapusta Śliwka. suszona. Takiej właśnie, takiej. Tak, bigos, bigos, super. Super, bardzo się cieszę. W ogóle dziękuję Ci za spotkanie, dziękuję Ci za wywiad. Było mi niezmiernie miło. Wiem, że jako pierwszej osobie nie było łatwo, bo inni już będą wiedzieli, na czym polega to, na czym polega ten wywiad, jak to wygląda, jak to przebiega, więc będą mieli trochę z górki, a Ty poszłaś taką na głęboką wodę i I wiedzą, że mogą się pokazać bez makijażu, po siłowni, w ciuchach po treningu, z rozsiewanymi włosami. I tak wyglądasz jak gwiazda, bo jesteś właśnie dzisiaj gwiazdą naszego programu, naszego wywiadu. Wygrałaś. Dziękuję ślicznie Ci za uwagę, dziękuję widzom za to, że przyszli. Obejrzeli i byli z nami. Do zobaczenia. Pa, pa. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Pa, pa. Pa.